Cześć, siemaneczko nasi drodzy widzowie, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Izunka i JM. Ja jestem Izunka, to jest JM i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jakich nawyków chcielibyśmy się pozbyć. Dokładnie. Nie wiem, czy u siebie, czy u drugiej osoby, nie było to jakoś tak za specjalnie Możemy powiedzieć u siebie jedną i u Ciebie jedną. Okej. Okay. Czyli tak wiesz. Dobra. Przypominam, że jest to seria Dzień z Izunką i JM-em. Zapomniałam powiedzieć Spoczka, na początku. Problemy. Nie wiem, który to już dzień, ale moi drodzy, mam nadzieję, że Wam mija dobrze, wakacje mijają, no i że wiadomo, tęsknicie za nami live'o, na żywo. Więc może ja zacznę. Ja bym chciał u siebie teoretycznie bardzo zmienić to, że tracę za dużo czasu na TikToku. Chciałbym ograniczyć TikTokowanie, no i czysto hipotetycznie uważam, że bardzo dużo czasu tracę na to nieraz, na takie głupotki albo YouTube, albo takie sprawy. No bo wiadomo, czasem fajnie jest sobie pochillować, odpocząć, ale no z drugiej strony jak już za długo oglądasz te TikToki, to też nie jest, moi drodzy, takie zdrowe, nie? Nieraz oglądasz rzeczy wielokrotnie, albo ten sam edit 5 razy zobaczysz. A z drugiej strony wydaje mi się, że jedną rzecz jeszcze, którą chciałbym zmienić w sobie, to jest to, że jestem, no jak to Izunka już wielokrotnie wspominała, nieraz bardzo leniwy. Wydaje mi się, że dużo... Moje lenistwo też zależy od wielu czynników. Nieraz zależne jest od humoru, nieraz zależne jest od tego, czy jestem przemęczony, czy przetrenowany, czy tam nieraz też od takiego po prostu dnia, nieraz też jak patrzę, że jest na przykład deszczowo i do dupy, to też mi się po prostu czasem niczego nie chce. To jest niby dość normalne, ale jak to kiedyś mądry człowiek powiedział, że chciałbym, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Więc... Wtedy myślę, że na pewno bym osiągnął więcej rzeczy i generalnie i społecznych, czy tam generalnie aspiracji więcej spełnił swoich i życiowych, i personalnych w sumie. A teraz sobie zmienił mnie? A u Ciebie, właśnie. Wydaje mi się, że nieraz za łatwo jest Cię wyprowadzić z równowagi. Nadal. Wydaje mi się, że to jest czasem taka rzecz, którą wydaje mi się, że byłoby fajnie trochę się pozbyć. A to jest bardzo wkurzające, bo ja nad tym pracuję cały czas, ale to i tak nie działa. Już naprawdę robię wiele rzeczy, a i tak nie potrafię tak się... Może ja mam po prostu taki temperament. Możliwe. Z drugiej strony, jeszcze jedną rzecz, którą bym powiedział, to chciałbym zmienić to w Tobie, żebyś... Może też tak głupio zabrzmi, bo nie powiedziałbym, że jesteś leniwą osobą, nie? Ale jesteś leniwa co do... No, wiesz czego. Jak myślisz, do czego jesteś leniwa najbardziej? I na co Ci muszę ciągnąć? Co do streamowania. Tak, streamowanie i robienia jakichś takich różnych pierdołek. Więc... No teraz aktualnie ja Ciebie ciągnę. No dobra, aktualnie teraz jest lekka zmiana, ale no, to są takie rzeczy, które... Bo generalnie co do reszty jestem tutaj zadowolony z tego, jak żyjemy i jak jest, więc wydaje mi się, nie mam jakichś takich dużo... Intelektualnie jest też ok, możemy porozmawiać na wiele tematów, więc... No dobra, Twoja kolej, słuchamy Ciebie. No to ja u siebie bardzo chciałabym zmienić chyba to, że właśnie jestem taka nerwowa czasami i że czasami za dużo myślę o jakichś rzeczach i jak jest za dużo rzeczy do zrobienia, to mnie to przytłacza, bo ja sobie muszę to uporządkować po kolei, żeby wiedzieć co i jak robić i priorytetować rzeczy. I czasami to priorytetowanie mnie gdzieś gubi, bo na przykład, nie wiem, wstaję rano, mam do zrobienia 7 rzeczy i ja wstaję rano i już jestem wkurzona. No tak. Bo te 7 rzeczy nie jest poukładane, nie mam na to planu, jak to zrobić i już się zaczynam denerwować, że stracę czas, a jeszcze też jestem zmęczona, chciałabym odpocząć, nie mam miejsca na odpoczynek i się zaczynam wkurzać i już w ogóle później cały plan się rąbie. Okazuje się, że zrobię z tego 2 albo 3 rzeczy, a resztę muszę przerzucić na następny dzień, no bo po prostu nie zdążę, nie? No tak. Najbardziej jestem złośliwa i najgorsza w momencie, jak mam wolne, bo wtedy bym zrobiła wszystko naraz. I nieraz, nie wiem, potrafię wstać wcześniej i coś robić, po czym nagle, kurde, okazuje się, że to było bez sensu albo coś i to mnie tak denerwuje właśnie, że jak mam wolne, to chcę wykorzystać cały czas, jaki mam i zrobić wszystko. Wszystko. No, bo teraz jest czas, zrobię wszystko, bo mam tyle wolnego czasu, bo już nie idę na 8 godzin do pracy, zrobię wszystko. Te 8 godzin to wo, nie? Po czym się okazuje, że na przykład, nie wiem, źle się czuję, żygam, boli mnie brzuch i leżę. No tak. I się później denerwuję, że nic nie zrobiłam, bo się źle czułam. To jest takie kółko, nie? No tak. Bezsensowne. Cały czas się staram nad tym pracować. Ja się teraz z tego śmieję, ale tak naprawdę czasami jak wpadnę w taką spiralę, to ciężko jest mi z niej wyrwać, no nie? I na przykład tak miałam też dzisiaj. Szliśmy na siłownię, jest dużo rzeczy do ogarnięcia.
Ja się już pogubiłam w tym, bo za dużo myślałam, które rzeczy są ważne, a które są mniej ważne. Nie miałam czasu na spriorytetowanie ich, ale Marcin mi trochę pomógł, bo zrobił listę i już ciśnienie mi trochę zeszło, bo już mam listę, więc jest mi lepiej, nie? To jest psychiczne. Troszkę tak. Ale jest mi lepiej, bo mam jakąś listę. No tak. I jest mi lepiej, bo już mniej więcej wiem, aha, muszę to, muszę tamto, więc już trochę mi się pomału ten plan układa i ja już jestem też spokojniejsza, nie? Już nie lecę jak chomik ze wszystkim, tylko po prostu już jestem spokojniejsza. To jest to, które bardzo, to jest ta rzecz, której ja w sobie strasznie nie lubię, nie? Oj! Ale... Oj! Nic. Ale właśnie dzięki temu tak naprawdę to pozwala mi nieraz być kreatywną i znaleźć na przykład rozwiązania z sytuacji, której normalnie byłoby ciężko znaleźć rozwiązanie, jakby tak człowiek myślał na spokojnie, nie? No. Więc czasami to też jest dobre, ma to swoje plusy i minusy. Nie masz szukać usprawiedliwienia. Nie szukam usprawiedliwienia, ma to swoje plusy i minusy, nie? No dobra, dawaj gadaj o tym, co jest istotne. Ja wiem, że to, co mówisz, ma sens. No to jest złożenie problemu. No tak. To nie jest prosty problem. To nie jest proste coś, co bym chciała zmienić. Ja jestem Ale co byś chciała zmienić we mnie? Na bardzo długiej drodze do tego. Co bym chciała zmienić w tobie? W tobie chciałabym zmienić to, żebyś po prostu czasami bardziej wychodził z własną inicjatywą i żebym ja ci nie musiała cały czas gadać, tylko żebym widziała, aha, on po prostu to wie. Nie, na tej zasadzie, że ja ci nie muszę mówić, że trzeba coś zrobić i tak dalej, tylko ty po prostu wiesz, że to trzeba zrobić i to robisz. Tak jak na przykład dzisiaj zrobiłeś tą listę i to automatycznie uspokoiło mnie, mi to bardzo pomogło na przykład, nie? I nie musiałam ci mówić, że trzeba coś takiego zrobić, tylko ja to kiedyś wspomniałam, że trzeba i ty to zrobiłeś. I mi to bardzo uspokoiło, bo ja już mam jeden haczyk odhaczony na swojej liście, która jest taka, nie? No tak. Że już nie muszę tego robić i nie muszę się skupiać na tym, bo to już jest zrobione, wystarczy tylko dodawać rzeczy. No tak. I to już jest plus, to ja już jestem spokojniejsza, nie? To jest właśnie to, co ja lubię, a ty to za rzadko. Ja lubię to, jak to robisz, na przykład tak jak teraz, ale ty to stanowczo za rzadko robisz. No dobra. Dlatego ja się często później odpalam na przykład, nie? No, to jest... No, to jest ta jedna rzecz, nie? Taka inicjatywa czasami po prostu, nie? Nie tylko do streamowania, bo do streamowania to ty inicjatywę masz cały czas, tylko taka inicjatywa bardziej, wiesz, na zasadzie, kiedy widzisz, że ja siedzę w tym błocie tak o, po pas i nie wiem, za co się zabrać i takie, chodź, ja ci pomogę, poukładamy to razem, nie? I to jest na przykład bardzo miłe, nie? Tak, tak bym chciała, to bym zmieniła. Znaczy, zmieniłabym to, że tego nie robisz, że tak bym chciała, żeby tak było. No dobra, przyjęte. Przyjęte? Tak jest. Okej. Moi drodzy, chcieliśmy Wam bardzo podziękować, że byliście dzisiaj z nami. Oczywiście pamiętajcie napisać w komentarzu, co Wy byście chcieli zmienić w sobie, albo na przykład co byście chcieli zmienić w swoim partnerze. Albo w nas. Albo... Nie, nas nie trzeba zmieniać. My musimy tacy być, bo jakbyśmy tacy nie byli, nie bylibyśmy Izunką i JM-em na YouTubie, tylko bylibyśmy jakąś, nie wiem, podróbką. A my jesteśmy original. Jestem MJ, a to jest... A, Izuna od tyłu. Nie wiem, jak się mówi Izuna. Mniejszy. Anuiza? Nie, to nie za. Nie, no i musisz mieć na końcu. Anuiza, Anuki. Z nie powiedziałaś. Anuki. Anukuzi. Chyba nie aż taka, dobra. Dobra, nieważne. Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Pamiętajcie o zostawieniu lajka i oczywiście napiszcie komentarz. Trzymajcie się. Cześć.